Z Ewangelii według świętego Łukasza. Został posłany od Boga anioł Gabriel do galilejskiego miasta, które się nazywa Nazaret, do dziewicy wydanej za mąż człowiekowi imieniem Józef z rodu Dawida. Imię tej dziewicy Maryja. Kiedy wszedł do niej, powiedział: raduj się, obdarzona łaską, Pan z tobą. Ona zmieszała się na tę wypowiedź i zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Wtedy rzekł jej anioł: nie bój się, Maryjo, bo zyskałaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna. Nazwiesz go imieniem Jezus. On będzie wielki, będzie nosił imię Syn Najwyższego. Jemu Pan Bóg da tron Dawida, jego ojca, i będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba. Jego panowanie nie będzie mieć końca. Wtedy Maryja zapytała anioła: jak to będzie, skoro męża jeszcze nie znam? Na to odrzekł jej anioł: Duch Święty przyjdzie do ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego owo rodzące się będzie nosić imię Święty, Syn Boży. A oto Elżbieta, twoja krewna, ona również poczęła syna mimo swojej starości. To już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają jałowa. Bo dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maryja odpowiedziała: oto ja, służebnica Pana, oby mi się stało według Twojego słowa. Wtedy anioł odszedł od niej. Pewnie wszyscy dobrze wiemy, kojarzymy, że dzisiaj obchodzimy w kościele uroczystość, bardzo szczególną uroczystość zwiastowania Pańskiego. Ta uroczystość jest przeżywana w Kościele jako święto maryjne. I słusznie Maryja jest tutaj, no właśnie, czy główną bohaterką, to zaraz sobie powiemy, ale na pewno bohaterką. Na pewno to, co dzisiaj świętujemy, to w ogromnej mierze zawdzięczamy po prostu Maryi. Ona miała w tym niesamowity udział, wręcz no po prostu bez niej by tego nie było. Ale właśnie dzisiaj świętujemy nie tylko to, co zrobiła Maryja, ale przede wszystkim to, co zrobił Bóg sam, bo dzisiaj świętujemy tę decyzję Boga, by stać się człowiekiem. Zwiastowanie Pańskie, właśnie to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jest nazywane w Kościele, w teologii wcieleniem. To jest uroczystość wcielenia Pańskiego. Uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ale też jednocześnie uroczystość wcielenia Pańskiego. To wcielenie świętujemy też, czy jeszcze bardziej, w momencie narodzin, dniu narodzenia Pańskiego. Więc pewnie dlatego w dniu wcielenia, czyli poczęcia się Boga w łonie Maryi, świętujemy bardziej jako właśnie dzień maryjny. Jakby tutaj akcentujemy jej rolę w tym. Ale jako jezuita nie mogę się oprzeć temu, żeby przywołać, pewnie rok temu też przywoływałem, co proponuje święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych, wtedy, kiedy właśnie proponuje kontemplację o wcieleniu.
Zaczyna w ogóle to wprowadzenie do tej kontemplacji od takich słów, przypomnieć sobie historię tego, co mam kontemplować. Tutaj trzy osoby boskie spoglądają na całą powierzchnię i obszar całego świata pełnego ludzi. Widząc zaś, że wszyscy ludzie szli do piekła, postanawiają w swej wieczności, że druga osoba boska stanie się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I tak, gdy przyszła pełnia czasu, posyłają anioła świętego Gabriela do Pani naszej. Właśnie, to jest też taka trochę uroczystość Trójcy Świętej. Trójca Święta jest obecna w tym zwiastowaniu pańskim, w tym tekście Łukaszowym. Jest obecny oczywiście Syn Boży. Jest mowa o tym, że urodzisz Syna, nazwiesz Go imieniem Jezus. Będzie On nosił imię Syn Najwyższego. Ale w tym określeniu Syn Najwyższego zawarty jest Bóg Ojciec. Gdyby nie było Boga Ojca, gdyby Jezus nie był zrodzony odwiecznie z Ojca, odwiecznie to znaczy, że nie było takiego momentu, w którym by się to narodzenie zaczęło. Po prostu od zawsze Syn Boży, druga osoba, tradycyjnie nazywamy ją drugą osobą Trójcy Świętej, jest rodzona przez Ojca. I ona teraz urodzi się jako człowiek. Ona teraz zstępuje na ziemię. I w tym wszystkim jest obecny Duch Święty. Moc Najwyższego, Duch Święty okryje cię swoim cieniem. I w ten sposób właśnie zstąpi na ten świat Syn Boży, Syn Najwyższego. W ten sposób, jakby za sprawą Ducha Świętego, jak to też tak często mówimy. I święty Ignacy w tej kontemplacji o wcieleniu proponuje przyglądać się temu, co się wtedy działo, bardzo dokładnie widzieć najpierw w ogóle postacie, potem słuchać, co one mówią, a potem patrzeć, widzieć, co czynią. Takie właśnie trzy punkty proponuje święty Ignacy. I może zacytuję ten punkt trzeci. Patrzeć, co czynią osoby na powierzchni ziemi, czyli co czynią ludzie, jak mianowicie biją się wzajemnie, zabijają, idą do piekła. Jakże to jest też takie aktualne, myślę, że żeby teraz nie musimy sobie tego wyobrażać, wystarczy, że popatrzymy w telewizor, żeby zobaczyć, jak się ludzie zabijają. Podobnie, i teraz mówi dalej święty Ignacy, podobnie co czynią osoby boskie, widzieć, patrzeć. Co czynią osoby boskie, dokonując mianowicie najświętszego wcielenia. I podobnie co czyni anioł i Pani nasza. Anioł spełnia swój obowiązek posłańca Bożego, a Pani nasza uniża się i dziękuje boskiemu majestatowi. A potem zastanowić się nad tym wszystkim, aby pożytek jaki wyciągnąć z każdej z tych rzeczy. Właśnie, jaki pożytek możemy wyciągnąć z tego, co dzisiaj świętujemy, przeżywamy, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ja osobiście doświadczam po raz kolejny, patrząc na to, po prostu ogromu Bożej miłości. Bóg
przychodzi do nas z miłości. Przychodzi, bo kocha. Mógłby nas zostawić, nie interesować się nami, powiedzieć sobie, chcecie, to się zabijajcie. Nie, On przychodzi na ten świat. Ale przychodzi nie po to, żeby cokolwiek na nas wymusić. Przychodzi z taką łagodnością, przychodzi nie, żeby nas pokonać, tylko żeby nas pozyskać. Właśnie nie pokonać, tylko pozyskać. Można też powiedzieć, podbić nasze serce. I pewnie dlatego przychodzi do, czy poprzez kobietę, która kocha, poślubiona, kobieta poślubiona, czyli kobieta, która kocha, która chce żyć w małżeństwie, chce mieć dzieci, chce żyć dla innych. Taka była Maryja, dokładnie taka zresztą jak zdecydowana większość ludzi na świecie. Oczywiście potem życie pokazało, że ta jej miłość była nieprzeciętna. Nawet może nikt z ludzi, poza oczywiście Panem Jezusem, nie kochał tak jak ona. Ale jednak właśnie Bóg przychodzi poprzez kogoś, kto kocha. I to jest właśnie też to, co ja jakby wydobywam dla siebie z tej dzisiejszej uroczystości, z tego święta, że Bóg będzie przychodził przeze mnie na ten świat, będzie się rodził i będzie ten świat odmieniał, będzie go zbawiał o tyle, o ile ja będę też kochał. On potrzebuje mojej miłości, żeby przez nią przychodzić na ten świat. Ale ja oczywiście, żeby kochać, z kolei potrzebuję Jego miłości. I to jest pierwsze, co dzisiaj staje przed nami. To jest miłość Boga, trzech osób boskich, które podejmują decyzję, aby druga osoba boska przyszła na ten świat, aby się zaangażować w losy tego świata i odmienić losy tego świata i zbawić ten świat i pokonać wszelkie zło, również to, które teraz na naszych oczach dzieje się na tym świecie.